Kuba Zgierskiego, Młot na marksizm, walczy z antykulturą od lat. Dziękuję. Zapraszamy tutaj do wypowiedzi. Jakubie, witam Ciebie serdecznie. Blisko mikrofonu. Tak. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę być tutaj obecny. W ten sposób. Dziękuję. Chciałem przed jedną rzeczą przestrzec wszystkich. Mianowicie, jak jesteśmy tutaj zebrani, rozmawiamy ze sobą, jesteśmy, można powiedzieć, bardzo podobni światopoglądowo. Może nam się wydawać, że może nie jest tak źle, że może dużo osób tak myśli jak my, że tak naprawdę jako wspólnota, jako Polacy mamy dosyć podobne spojrzenie na wiele kwestii, ale jest to pewna pułapka, jest to pewne złudzenie. Tutaj zebraliśmy się, ponieważ mamy pewne wspólne ideały, oglądamy różne niezależne telewizje, ale jest wiele osób, naprawdę wiele osób, które mają przeciwne zdanie, a jeszcze więcej jest osób, które w ogóle nie interesują się tymi społecznymi, bardziej uniwersalnymi sprawami. Naprawdę uważam, że większość ludzi w Polsce w ogóle nie śledzi tych rzeczy, które codziennie się dzieją i nie ma w ogóle pojęcia o wielu istotnych sprawach, tak? I na przykład te tematy, o których mówili prelegenci, o których będą mówiły kolejne osoby, wiele osób w ogóle nie zna się na tym i może to być dla nich nawet odrzucające. Nie tylko ze względu na sposób mówienia, na retorykę, ale też same fakty, tak? Mogą być dla nich w pewnym sensie oburzające, w tym sensie, że burzą ich zbudowany światopogląd, prawda? Więc chciałbym zauważyć, że chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważna jest kwestia świadomości społecznej. To znaczy, że nie jest ważne, czy nie jest tak bardzo ważne, czy nasza jakaś partia zdobędzie na przykład 20 miejsc w parlamencie albo 100 miejsc w parlamencie, tylko dużo ważniejsze jest to, czy w naszych rękach, czy nasz przekaz prezentują media, gazety, szkoły, uniwersytety, różne fundacje, stowarzyszenia, organizacje. Czy przekaz buduje świadomość społeczną? Czyli chciałem zwrócić uwagę, że dużo ważniejsze jest to, jak kultura kształtuje naszą tożsamość, nasze spojrzenie na wiele kwestii, naszą mentalność, a nie konkretnie to, czy zagłosujemy, czy uda nam się zebrać ileś głosów w wyborach, czy jakaś partia będzie miała tylu posłów, czy iluś, prawda? Ponieważ ta reprezentacja polityczna nie załatwi całej sprawy. Dużo ważniejsze jest to w dłuższej perspektywie, czy będziemy mieli w większości pewne poparcie dla różnych idei, dla różnych propozycji. Więc dużo ważniejsze jest to właśnie to, co lewica zrozumiała, tak? No bo lewica bazowała w dużej mierze na tym, żeby przejąć różne instytucje, które kształtują ludzką świadomość. Dlatego na przykład wiemy o tym, że uniwersytety na przykład są zaorane przez lewicowe nurty. I z czego to wynika? No z tego, że oni po prostu przeprowadzili zmasowany atak na uczelnie. Dlatego to są takie wysepki, czerwone wysepki właśnie, można powiedzieć, na morzu normalności pewnej, czy pewnej względnej normalności. I oni je po prostu panowali, tak? Więc myślę, że nie uda nam się wiele zdziałać, jeżeli właśnie tego typu instytucji, które właśnie wpływają na świadomość ludzi, na ich wybory, nie uda się odzyskać. Czyli właśnie uczelni, szkół. A zauważmy na przykład, że teraz na szkoły jest bardzo duży atak przeprowadzany. To znaczy, żeby właśnie różni edukatorzy i tak dalej do szkół weszli i zaczęli kształtować świadomość najmłodszych, ponieważ zdają sobie sprawę, bardzo słusznie skądinąd, że jeżeli już w młodym wieku dzieci zainfekuje się pewnym światopoglądem, pewnymi pomysłami, no to już później będzie bardzo, bardzo trudno to odwrócić, tak? Ponieważ zakończy się pewien okres dojrzewania, okres kształtowania osobowości i po prostu te dzieci już będą myślały w taki lewicowy, rewolucyjny sposób. Dlatego powiedziałbym, że dużo ważniejsza jest walka o rząd dusz, o sposób myślenia, niż o to, czy uda nam się właśnie wprowadzić posłów do parlamentu, czy coś takiego, tak? Czyli ta sfera świadomości, zwróćmy uwagę, że to jest dużo istotniejsze i też zwróćmy uwagę na wszystkich, żeby nie poczuli się zbyt dobrze z tego względu, że o, jest tak nas dużo, wszyscy tak samo myślą. Ponieważ jak wyjdziemy z tego parku, to zauważymy, że większość tak właśnie nie myśli. Niestety, a to powinniśmy zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.